Witamy w Energy Gas Polska, prezentujemy film z jazdy testowej po regulacji, po montażu auta Mercedes R550. Tak, tutaj z silnikiem 5,5 litra, V8 oczywiście 8-cylindrowy. O mocy 388 koni mechanicznych. Jak wiadomo, jednostka jest bardzo wymagająca, dlatego też należy się nią godziwie zająć. Dlatego auto trafiło do specjalistów do Energy Gas Polska. Dobraliśmy super instalację do tego, w tym przypadku jest to instalacja BRC Sequent Look and Drive. Tak, tutaj z dwoma reduktorami max, z zapasem wydajnościowym, żeby zapas wydajności jest odpowiedni. Jeden reduktorek, jak wiemy, starcza nam do około 300-350 koni mechanicznych. Tutaj mamy dwa, także mamy zapas. Mocy mamy 388 koni mechanicznych, dodatkowo żółte wtryskiwacze, czyli te najwydajniejsze, także na pewno tutaj nie zabraknie, jak my to mówimy, sosu. Auto bardzo dużo waży, ma bardzo dużą moc, także zapotrzebowanie jest ogromne. Benzyny przy normalnej jeździe auto spala około 18 litrów, za co płacimy około 88-90 zł za każde 100 km. Na gazie ta wartość zmniejsza się o połowę. Przy spalaniu auta 20 litrów płacimy za gaz 44 zł, czyli 50% oszczędności mamy, jakby nie patrzeć. Jest to oczywiście wartość niepodważalna. Nie wydajemy tych pieniędzy na benzynę, tylko tankujemy dwa razy więcej gazu. Tutaj kolega Sebastian zajął się fachowo tym autem. Z tego co widzimy po parametrach, jest naprawdę wręcz wzorowo. Jakie są parametry? Czy nie ma żadnych? Jest, wszystko oscyluje w granicach zera, także na benzynie mamy wartość bardzo podobną, także myślę, że nie ma co szukać dziury w całym. Auto będzie jeździło jak najbardziej poprawnie, oczywiście zapraszamy na przeglądy z wymianą filtrów co 15 tysięcy km bądź co roku. Takie przeglądy, wiadomo, są gwarancją tego, że auto będzie jeździło poprawnie, będzie miało cały czas czysty gaz oraz stabilność parametrów pracy. Warto te filtry zmieniać, bo jednak jak już widzieliśmy na poprzednich filmach, no brudzą się one dosyć znacznie. Tak, był film z takim rekordowo zabrudzonym filtrem, to było takie, można powiedzieć, trochę zaniedbanie i na pewno dzięki temu auto jakoś dobrze się nie sprawowało. Może tego nie będzie widać, ale pomimo dużej masy, to jednak moc jest bardzo dynamiczny ten samochód. To jest odpowiedni silnik do tego nadwozia, nie ukrywajmy. Takie ciężkie nadwozie trzeba napędzić i trzeba to też czymś nakarmić. No tak z tym przełącznikiem to jednak lepiej jak jest widoczny, przynajmniej dla mnie, tak? Nie wiem, którzy klienci wolą go tak delikatnie. No wiadomo, to są kwestie wizualne, niektórzy nie chcą z niego korzystać, nie chcą na niego patrzeć, tylko po prostu żeby był. Inni z kolei chcą widzieć na bieżąco ten orientacyjny poziom gazu pozostałego w zbiorniku. Po prostu chcą mieć pod ręką. Może to być często też przyzwyczajenie z dawniejszych typów instalacji, gdzie trzeba było wcisnąć, żeby w ogóle się na gaz jakoś przerzucił. Michał, czy my jesteśmy na benzynie? Bo tak. Parametry mamy takie same jak na gazie. Jesteśmy na benzynie, tutaj świeci mi się kontrolka. Dopiero jak otwieram. Na czerwono się świeci, tak? Tak jest. Czyli jesteśmy na benzynie, parametry mamy takie jak na gazie. Zaraz z powrotem jeszcze sobie podczas jazdy pykniemy na gaz. Zobaczymy jak to wygląda. I będziemy mogli auto oddać szczęśliwemu i przesympatycznemu klientowi. I dawaj na gaz, na gaziutka. Słyszymy przełączenie. Teraz już widzę, mamy gaz, tak naprawdę, że gdybyś nie słyszał przełącznika, to byś wiedział, na jakim paliwie jedziesz? Nie, tak samo przyspieszę, to mam też najwięcej. Piotrze, jak parametry? Cały czas niezmiennie, podobnie jak na benzynie. Wszystko jest w porządku, możemy śmiało już wrócić, oddać auto klientowi. Tak, wracamy do firmy, a z Państwem widzimy się przy kolejnych autach, przy kolejnych nagraniach. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie. Dziękujemy.